Manko ludziska, tu Stavros 84, Geek PS3, granie, gadanie. Stavros 84, kolejny odcinek polecanych, dawno na mnie nie było, trzeba coś nowego znaleźć. W dniu dzisiejszym zaczyna się ładna pogoda, robić jak widzicie, słońce daje. Tak więc, no, trzeba powoli zacząć dbać o kondycję, żeby móc wyjść na zewnątrz i trochę tą kondycję polepszyć. Jednak, no, siedzenie, nie ma co siedzieć cały czas w domu, grać, zagrywać się, czasami trzeba wyjść. Czy samemu, czy ze znajomymi, czy z dziećmi, czy z kim tam możecie. No byleby trzeba było wyjść. Gra to jest ogólnie pierwsza część Sport Champions. Wyszła już druga część, gdzie dodali parę nowych gierek, jak kręgle chociażby. W tej mamy możliwości zagrania w siatkówkę, bóle tak zwane, ping-ponga, coś ala walkę na ringu, mamy tarczę, mamy miecz, mamy również łucznictwo i mamy rzucanie dyskiem. Ta gra jest na MUVA. Żeby ktoś się nie zdziwił, że kupił sobie, nie ma MUVA i się zdenerwował. Tylko i wyłącznie da rady grać. Zobaczyć. Tylko i wyłącznie MUV. Od 1 do 4 gracie, tak więc jeśli macie, nie wiem, znajomych czy coś, pograć sobie chcecie, poruszać się trochę, nie tylko siedzieć i łoić, wiadomo. Mamy do wyboru, jeśli dobrze pamiętam, 12 różnych postaci. Każda w czymś innym jest dobra. Jeśli posiadamy jeden kontroler MUVA, nie ma problemu. Można grać tylko z jednym. Czy w siatkówkę, czy w łucznictwo, nie ma problemu. Można grać z jednym. Jeśli natomiast posiadamy dwa, to troszkę nasza rozgrywka się polepszy. Mamy coś takiego, że jedna ręka jest, wiadomo, jeden MUV w lewej, drugi w prawej, co nie. I za obydwie ręce jest odpowiedzialne. Tak jak w siatkówce zrobimy ręce tak, wygniemy tak, więc ta postać robi dokładnie to samo. To samo jest z łucznictwem. Jedną rękę trzymamy przed nami, trzymając łuk, długą sięgamy po strzałę, naciągamy i strzelamy. Tą ręką mierzymy. Również tak jest z walką na ringu. W jednej mamy miecz, w drugiej mamy tarczę, tak więc no jeśli mamy dwa, no troszkę ręce bardziej pracują. No wiadomo, do ping-ponga jest potrzebny tylko jeden. Jeśli chcecie grać w dwie osoby lub w cztery, w zależności jaką grę wybierzecie, bo w siatkówkę można grać w cztery osoby, w łucznictwo dwie, naraz oczywiście. Później w ping-ponga też dwie, nie próbowałem na cztery, ale chyba nie da rady. Później, nie, tylko na dwie osoby, tylko na dwie osoby można. Później mamy jeszcze, co mamy jeszcze? No, na walka na ringu też mamy dwie osoby maksymalnie mogą grać. Posiadając cztery kontrolery MUVA, od razu mówię, to są te MUVY, to nie są nawigatory, tylko MUVY. Wszystkie cztery muszą być MUVY, żeby nie było. Wszystkie te ze świecącą się pałeczką na górze. Bo jeśli, no nawigator nic nam w tej grze nie jest do niczego potrzebny. W innych grach owszem, ale w tej nie za bardzo. Więc no, jeśli macie możliwość, jeśli na przykład, no nie wiem, no nie macie tyle kasy, żeby kupić dwójkę, bo dwójka jest nowsza, wiadomo, może kosztować trochę więcej. Polecam kupić pierwszą część. Drugie jeszcze nie grałem, tak więc nie mogę polecić. Jeśli będę miał, to może zrobię dodatek do polecanych, że się tak wyrażę. I pograć można. No nie, naprawdę jest rewelacyjne, poruszać się można, jeśli przesadzimy w pierwszy dzień. Powiem wam, w ping-ponga to te ręce mi latały. Ja lubiłem kiedyś grać w ping-ponga. Przy tym to normalnie, a ramiona na następny dzień to nie wiedziałem jak mam ruszyć. Tak więc no to jest to. Ja zapraszam, za chwilę się pojawi oczywiście gameplay krótki z gry. Postaram się zrobić, żeby była widać kamerkę w rogu, tak więc będziecie mogli zobaczyć jak się ruszam, spocony będę jak po dłuższym graniu. Żeby nie było, że ściemniam. No ale oczywiście z góry zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. No i pisania. Jeśli ktoś miał możliwość grania, tak jak piszecie pod innym, za co dziękuję na przykład pod filmikiem, pod ostatnim odcinkiem polecanych z Heavy Raina, że również polecacie. Czyli to, jak widzicie, dla reszty użytkowników, którzy nie grali, to nie jest tylko moje osobne zdanie, że ta gra nie jest, że ta gra jest rewelacyjna. Są gry, które są mniej bardziej fajne, ale ta to jest, jeśli dobrze, to jest pierwsza gra, która wyszła w ogóle na MUVA. I muszę powiedzieć, no udała im się. Moim osobistym zdaniem udała im się, tak więc no polecam to. No i zapraszam do gameplaya, postaram się zrobić, zrobimy raczej krótki gameplay z każdej rundy.
z każdej gry, tak więc będziecie mieli co oglądać. Tak więc dzięki, do następnego odcinka polecanych. Do zobaczyska. No i oczywiście zapraszam do wzięcia. Wybrania udziału w kanale, bo im więcej udzielacie się, im więcej wiecie komentarzy sensownych oczywiście, żeby nie było lajków. Lajków ciężko, no z lajkami ciężko, no ale komentarzy, podpowiedzi, tak jak niektórzy mi wysyłają na prywatne wiadomości, wszystkiego to się zbiera Wam na punkty, a rozwiązanie konkursu dam znać wcześniej, to spokojnie, nie będzie niestety, no jeszcze nie da rady miesiąc, tak jak Piotrek robi z Games for Fun, ale mam nadzieję, jesteśmy na dobrej drodze, jest nas coraz więcej, tak więc miejmy nadzieję, że się uda. Dzięki, na razie. Zapraszam oczywiście do oglądania gameplaya, który już po tym filmiku.